No więc witam na konferencji prasowej związanej z jubileuszem 150-lecia istnienia Stowarzyszenia Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra w Cieszynie, a także 25-lecia Liceum Katolickiego w tym właśnie mieście. Na tą konferencję prasową poprosiłem przedstawicieli i szkół, i także stowarzyszenia. Pan Stefan Król, historyk w liceum, pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego, ksiądz Andrzej Kozubski, katecheta, a także członek zarządu stowarzyszenia, no i ksiądz Tomasz Sroka, można powiedzieć katecheta w szkołach katolickich, a także pewnego rodzaju twarz tych właśnie szkół. No i witam oczywiście dziennikarzy mediów na tej konferencji. Ja tylko powiem tytułem wstępu, że 150 lat istnienia stowarzyszenia to jest naprawdę niesamowite, dosłownie patrząc też na nazwę tego stowarzyszenia. Dziedzictwo, które to stowarzyszenie pozostawia w naszym codziennym życiu. Myślę, że dla wielu ludzi w Cieszynie Stowarzyszenie Dziedzictwo kojarzy się ze szkołami katolickimi tylko i wyłącznie. Natomiast no, zakres tego, co nam stowarzyszenie, można powiedzieć, włożyło w nasze codzienne życie, czego jesteśmy spadkobiercami, no, jest olbrzymie. Ma to olbrzymie znaczenie. 25 lat istnienia Liceum Katolickiego to jest też okazja, żeby Bogu podziękować za w ogóle placówki katolickie. To jest niesamowicie ważne nie tylko na mapie Cieszyna, ale w ogóle na mapie naszej diecezji. No więc ta konferencja będzie miała jakby dwie części. Pierwsza to będą wypowiedzi osób odpowiedzialnych za jubileusz, a druga część to pytanie dziennikarzy. Proszę bardzo. To myślę, że poprosimy pana Stefana, żeby jak historyk zajął się sprawami związanymi z historią i liceum, i stowarzyszeniem. Dzień dobry Państwu. Historia stowarzyszenia jest w dużej mierze opracowana. Ta historyczna część ma swoje publikacje, natomiast trzeba ją przypominać. No, trzeba przypominać główny sens powstania stowarzyszenia wtedy Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra jako organizacji, która miała pogłębiać życie religijne i jednocześnie polskość na Śląsku Cieszyńskim. To były dwa główne założenia. W telegraficznym skrócie narzędziami do tego była działalność wydawnicza w postaci wydawania książek i gazet, publikacji. Sztandarowym dziełem jest Gwiazdka Cieszyńska, czasopismo, które na Śląsku Cieszyńskim się ukazywało ponad 90 lat, do 1939 roku, w formie papierowej. I w ogóle także za działalnością stowarzyszenia było krzewienie kultury. W tym najszerszym pojęciu, jak się to w drugiej połowie XIX wieku mówiło, wśród ludu. I to były te założenia, które właściwie były cały czas istotne do wybuchu II wojny światowej. Wiadomo, że II wojna światowa uniemożliwiła wszelką działalność stowarzyszeniu, a po II wojnie światowej reaktywacja została udaremniona przez władze komunistyczne. Powrót stowarzyszenia teraz już następuje w czasach po 1989 roku poprzez reaktywację stowarzyszenia w listopadzie 1993 roku. Nazwa dopełnia się po kanonizacji naszego patrona w 1995. Jedną z głównych idei stowarzyszenia po reaktywacji to jest głoszenie świata wartości katolickich. Jednym z elementów tego wychowania katolickiego jest pomysł stworzenia katolickich szkół w Cieszynie.
rozpoczyna się cały ten proces od powstania liceum, katolickiego liceum ogólnokształcącego imieniem świętego Melchiora Grodzieckiego, które powstaje tak naprawdę w 1996 roku, choć przyjmuje pierwszych uczniów rok później. Dotychczas tą szkołę opuściło niespełna 500 absolwentów. Potem cały ten zespół szkół stopniowo się rozbudowuje. W 1999 roku powstaje katolickie gimnazjum, które funkcjonuje do 2019 roku. Powstaje w 2001 roku katolickie przedszkole i katolicka szkoła podstawowa w Cieszynie. Także od 2009 roku mamy szkoły także prowadzone przez Stowarzyszenie Dziedzictwo. Jest to szkoła podstawowa, przepraszam, jest to przedszkole i gimnazjum, a po likwidacji gimnazjum jest to szkoła podstawowa. To nie jedyna działalność stowarzyszenia obecnie, bo stowarzyszenie także chciałoby działać na polu także takiego budowania kultury chrześcijańskiej. Wyrazem tego było w latach 90. założenie, pierwsze to był tygodnik, potem miesięcznik czasopisma Dziedzictwo. I tych form działalności stowarzyszenia moglibyśmy się jeszcze doszukać więcej. Jest to oczywiście przede wszystkim działalność, aktywność na polu religijnym, ale myślę, że ta działalność kulturalna stowarzyszenia też w jakiś sposób w życiu codziennym naszej społeczności lokalnej się przejawia. To dziękujemy bardzo. Myślę, że w miarę tego, jak będziemy zbliżać się coraz bardziej do października, to poproszę znów na konferencję następną. Coś będziemy mogli znów wyjaśnić, coś nowego powiedzieć i będziemy informować o tym, żeby to dobrze przeżyć. Dziękuję.